1 października na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzyki. W Ostródzie o tym święcie nie zapomniano i dla mieszkańców przygotowano wieczór z muzyką w roli głównej. Światowy Dzień Muzyki został ustanowiony w 1975 roku przez Yehudi Menuhina, ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki przy UNESCO, jako dzień promujący muzykę jako dziedzictwo kulturowe ludzkości. Muzykę jako nasze dobro, a twórców, wykonawców muzyki jako tych, którzy niosą piękno. Staramy się stworzyć Państwu ofertę na tyle ciekawą, abyśmy mogli uczestniczyć wspólnie w tych międzynarodowych obchodach świętowania Dnia Muzyki. Zespół Tango Fuerte tworzy 5 młodych muzyków, którzy są zafascynowani kompozytorem Astorem Piazzolli. Argentyńczyk przez całą swoją twórczość związany był z tangiem argentyńskim. Wykorzystując dzieła słynnego kompozytora, muzycy stworzyli nowoczesne aranżacje jego utworów. Będzie świadkiem koncertu Tango Nuevo. Wszystkie kompozycje należą do Astora Piazzolli. Opowiemy troszeczkę o kompozytorze, opowiemy o nurcie, przedstawimy oryginalne transkrypcje właśnie na kwintet. Więc no, myślę, że jakaś taka uczta duchowa będzie, może nawet i głębsza. W myśl słów muzyka łagodzi obyczaje i łączy pokolenia, występ młodych artystów zespołu Tango Fuerte miał na koncert przyciągnąć również młodych ludzi. Niestety tych było jak na lekarstwo, co dla muzyków nie jest żadną nowością. Z reguły gramy, oczywiście jest to publiczność dojrzalsza, choć zdarzają się też i młodzi ludzie, którzy interesują się tangiem, są tancerze, często pojawiają się na takich koncertach, także no, głównie starsi, ale no, nie tylko. Wieczór z muzyką zorganizowany przez Centrum i Agencję Upowszechniania Kultury był imprezą biletowaną. Mimo tego sala Ostródzkiego Zamku wypełniła się po brzegi. Dla spragnionych obcowania z kulturą mamy dobrą wiadomość. W Galerii Sztuki można podziwiać wystawę malarstwa Podgórski Przyjaciela. Jest to typowa wystawa sztuki współczesnej. Pan Witold Podgórski jest artystą, który ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Wystawia od 1984 roku. Obecna prezentacja zawiera w sobie 32 obrazy w różnych technikach, poprzez tusze aż po malarstwo akrylowe. Ukazana jest w różnej fakturze, od faktury płaskiej aż po wypukłą. Tutaj doskonałym przykładem jest ten obraz ukazujący jedną z kawiarni rzymskich. Autor wystawia w wielu miejscach świata, w Stanach Zjednoczonych, w Grecji, we Francji, w Niemczech, a jego drugim ukochanym po Polsce krajem jest Italia. Wystawę można podziwiać w Galerii Sztuki do 27 października, od wtorku do soboty w godzinach 9-17.